Często widzę cytat, że piąta rano to godzina, w której ludzie sukcesu albo idą spać, albo się budzą. I czy jest to prawda? Czy rzeczywiście trzeba wstawać rano, żeby odnieść sukces? I czemu milionerzy, miliarderzy, czemu właśnie ludzie sukcesu, największe głowy tego świata, wstają właśnie wcześnie rano? Odpowiedź brzmi nie. Sen jest cholernie istotny i nie można tego zastąpić niczym innym. To, ile śpimy, może bardzo wpłynąć nie tylko na nasze zdrowie, ale też na przykład na decyzje, które podejmujemy. Bowiem osoby, które nie dosypiają, które śpią właśnie 4-5 godzin dziennie, mają dużo większe szanse na przykład na popadnięcie w hazard, na podejmowanie złych decyzji, a także właśnie wszystkie problemy zdrowotne z tym związane, czyli problemy ze skupieniem, z koncentracją, co może spowodować na przykład wypadek samochodowy. Także sen jest bardzo istotny. I tak jak właśnie powiedziałem, sen może jednoznacznie negatywnie wpłynąć na nasze skupienie, a przez to też efektywność naszej pracy. A właśnie o to tak naprawdę chodzi. Bo spójrzcie na to tak, jeżeli ktoś śpi powiedzmy 4 godziny dziennie i pozostaje mu 20, to ile on rzeczywiście będzie w stanie zrobić, będąc zmęczonym, mając problemy właśnie ze skupieniem, z koncentracją i też tak naprawdę po co, bo biorąc pod uwagę, że spalibyśmy 8 godzin, to pozostaje 16 godzin jeszcze dnia, żeby go wykorzystać. Ludzie przeważnie pracują 8 godzin dziennie. Tyle wynosi pełen etat, czyli 5 dni po 8 godzin. Ale ile rzeczywistej pracy jest w tych 8 godzinach? Ile przez te 8 godzin jest pracy, a ile to jest właśnie kręcenie się po biurze, myślenie, robienie takiego byle czego, byle właśnie zająć jakoś ten czas. Większość osób tak naprawdę może połowę tego czasu poświęca rzeczywistej tej pracy, a reszta to jest tak naprawdę po prostu wypełnianie tego, ile nam zostało. Zresztą wielu ludzi sukcesu wypowiadało się na temat snu, na temat tego, ile śpią. I tak, rzeczywiście duży procent z tych osób wstaje rzeczywiście o 5, 6 rano, tylko że jest pewien mantyk. Oni chodzą spać o 22, 23, czyli koniec końców i tak śpią te około 7 godzin. Dobra, to dlaczego właśnie tyle osób wstaje o 5 rano? Właśnie dlaczego tylu ludzi sukcesu wstaje o tej 5 rano? Właśnie dlatego, że inni tego nie robią. I tu już odpowiadam, o co mi chodzi. Chodzi mi przede wszystkim o to, że osoby, które prowadzą wielkie firmy, mają tak naprawdę dzień zajęty od rana do wieczora. Od rana do wieczora ktoś ich potrzebuje do czegoś, ktoś coś od nich chce, mają spotkania, telefony i tak dalej. I godziny właśnie powiedzmy od 5 do 7 czy 8 rano to są godziny, w których pracowników jeszcze nie ma w biurze, właśnie kiedy wszyscy, większość osób śpi i kiedy oni mają święty spokój. Więc to są te 2-3 godziny, w których nikt nic od nich nie będzie chciał i mogą zrobić to, co mają zaplanowane, mogą zająć się na przykład swoim hobby i tak dalej. Do tego dochodzi nasz zegar biologiczny. Ewolucyjnie raczej jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby chodzić spać w momencie, gdy robi się ciemno i wstawać w momencie, gdy robi się jasno. Dlatego, że jak jest jasno, no to widzimy, możemy działać, możemy polować, w sensie mówiąc o człowieku prymitywnym, a w nocy po prostu jesteśmy zagrożeni, bo czyha gdzieś niebezpieczeństwo, wiele zwierząt widzi w nocy, my mamy z tym problem. Także ewolucyjnie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby spać w środku nocy. I wiele osób czuje się właśnie bardzo dobrze, chodząc spać o 22, 23 i wstając tuż nad ranem. Ale nie każdy, bo są tak zwane sowy i są tak zwane co? Co wstaje rano? Nie pamiętam teraz w tym momencie, ale są jakby dwie kategorie ludzi. Niektórzy lepiej się czują w momencie, gdy wstaną o tej 5, 6 rano i nie będą lepiej się czuć wstając o 7, 8. Raczej większość osób nie będzie się dobrze czuła wstając o powiedzmy, nie wiem, 10 rano. Dużo też zależy tak naprawdę od pogody, o czym się nie mówi, i od położenia, w którym jesteśmy. Bo spójrzcie na to tak, w Dolina Krzemowa, czyli Palo Alto i cały ten rejon, to jest rejon, w którym podobnie jest wschód słońca i zachód słońca jak w Polsce, ale pogoda jest trochę inna. Dlatego, że tam najniższa temperatura i to w nocy sięga około 7-8 stopni na plusie, u nas sięga do minus 10 na minusie. Znaczy, no jak minus 10, to musi być na minusie. No.
Ja sam zauważyłem po sobie, że dużo lepiej się czuję na przykład w lato, gdy wstaję o 6, 7 rano, a w zimę z kolei lepiej się czuję, gdy wstanę bliżej 8, czyli bliżej właśnie tego wschodu słońca. I ja sam też miałem okres, w którym przez parę miesięcy spałem po około 5 godzin dziennie i ja wybierałem nocny tryb życia, bo właśnie ja do tej 5 siedziałem, szedłem spać, wstawałem powiedzmy o 10 rano, no spałem po około 5 godzin dziennie. I widzę na przestrzeni czasu, jaka to była głupota, jak negatywnie to wpłynęło na moją efektywność pracy, na moje samopoczucie, na decyzje, jakie podejmowałem, na to po prostu, jak się czułem i na moją pracę. I dużo lepiej czuję się, gdy właśnie jestem wyspany, gdy śpię te 7-8 godzin, a mam mniej czasu na pracę, bo wtedy po pierwsze nie rozwlekam jej w czasie, bo jest takie prawo, że człowiek rozwleka swoją pracę w czasie takim, jakim ma. Czyli dlatego też większość osób robi wszystko na ostatnią chwilę. Dlatego, że w momencie, gdy mamy na coś powiedzmy tydzień, ale jesteśmy w stanie to zrobić w jeden dzień, to prawdopodobnie będziemy to właśnie odwlekać do tego jednego dnia ostatniego. A w momencie, gdy właśnie mamy mniej czasu w ciągu dnia, no to bardziej się skupimy na pracy, bo wiemy, że na przykład, ok, mam tylko na przykład 6 godzin, żeby coś zrobić. Także dajcie znać w komentarzu, ile wy średnio śpicie w ciągu doby, w sensie w nocy, i wyślijcie to komuś, kto ma z tym problemy, kto zarywa nocki, bo mówi, że wyśpi się po śmierci albo sen to kuzyn śmierci. Mam nadzieję, że podobał się ten film. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, odsyłam do innych filmów na tym kanale. To było tyle na dzisiaj. Cześć.